Zgodnie z moim zwyczajem upraszczania, wyobraźmy sobie gospodarkę z tylko dwoma uczestnikami. Tutaj jest pan rolnik. Postaram się narysować rolnika, może z wąsami. To jest pan rolnik. W kapeluszu. Rolnik w tej gospodarce. I powiedzmy, że jest jeszcze budowniczy. Ta gospodarka ma dwa sektory. Rolnik wytwarza żywność, a budowniczy dba o zabudowę. Tutaj jest budowniczy. To pan budowniczy. Dla wygody załóżmy, że w tej gospodarce obowiązuje stała zasada. Jeśli któryś z tych ludzi zyskuje dodatkowego dolara, to 60% z niego wydaje. Wprowadzę formalne określenie właśnie takiej sytuacji. W tej gospodarce krańcowa skłonność do konsumpcji, do konsumpcji wynosi, w nawiasie dopiszę często używany skrót, MPC. MPC jest równe, można mówić 60% albo 0,6. To wszystko oznacza, że jeśli ktoś w tej gospodarce znajdzie w kieszeni dodatkowego dolara, to wyda 0,6 z niego. Inaczej wyda 60%. Jeśli budowniczy nagle zdobędzie dolara, to 60 centów wyda na zakupy. Wyda te pieniądze u rolnika. Jeśli rolnik zdobędzie dolara, to wyda 60%, czyli 0,6 u budowniczego. Przy tym założeniu zastanówmy się, co się stanie w tej gospodarce, jeśli nagle jeden z nich postanowi nieco zwiększyć wydatki. Załóżmy, że obaj dobrze sobie żyli. Gospodarka była stabilna. I powiedzmy, że rolnik znajduje w szufladzie skarpetę, o której nie wiedział. W środku jest trochę waluty. Niech walutą obowiązującą na tej wyspie będzie dolar. Może zyskali zapas, gdy rozbił się statek, wszystko jedno. Ich walutą jest dolar. Rolnik odkrywa, znajduje w skarpecie mnóstwo dolarów. Mówi, wydam 1000, bo muszę wyremontować swoje zabudowania. Mamy więc wzrost wydatków. Rolnik postanawia, wydam 1000 dolarów, dam te pieniądze budowniczemu. A budowniczy mówi, no proszę, dostałem 1000 dolarów. Moja krańcowa skłonność do konsumpcji to 60%, czyli 0,6, więc wydam 60% tej kwoty. Wyda więc, a może te pieniądze wydać tylko u rolnika. Wyda 60% razy 1000 dolarów, czyli 600 dolarów. Teraz rolnik mówi, wydałem 1000 dolarów i w gospodarce coś drgnęło. Budowniczy wydał u mnie o 600 dolarów więcej niż zwykle. Kupił więcej żywności. Mam 600 dolarów więcej. Moja krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,6, czyli 60%. Wydam więc 60% z tych 600 dolarów, które zarobiłem. To będzie 60% z tego. To będzie 60, zapiszę w ułamku dziesiętnym. 0,6 razy to, czyli 0,6 razy 1000. Albo można powiedzieć, że to 60% z 600 dolarów, a to daje 360 dolarów. Teraz budowniczy mówi, na początku miałem 1000 dolarów, wydałem 600. Teraz mam jeszcze 360 dolarów, a moja krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,6. Wydam więc 60%. Poza tymi wydatkami wydaję też 60% z tego. A 60% z tego to 0,6 razy to wszystko. Wyda więc 0,6 razy to. Zapiszę na zielono. 0,6 razy 1000 dolarów. I teraz ta liczba, nie wiem ile to jest 60% z 360 dolarów. Zaraz wyświetlę kalkulator i obliczę. Powiedzmy, że mam 0,6. Można powiedzieć, że to 0,6 do sześcianu. Zapiszmy to tak. 0,6 do trzeciej. Pomnożę to przez 1000. Uzyskuję 216 dolarów. Ten facet ma 216 dolarów. Mówi, mam jeszcze 216 dolarów. Wydam z tego 60%. Chyba już widzicie, do czego to zmierza. A 60% tej kwoty to 0,6 razy to wszystko. Uzyskamy więc, zapiszę, To jest 0,6 razy to, a to już było 0,6 razy 0,6 razy 0,6. Mamy więc 0,6 razy 0,6 do sześcianu, czyli 0,6 do potęgi czwartej. I razy 1000. Razy 1000. Tyle wynosi 60% z 216. Obliczę. To razy 0,6 daje nam około $130. Dokładnie 129,60. Ten facet, budowniczy, mówi: mam jeszcze $129,60, wydam 60%. I tak dalej, i tak dalej. Zważywszy na to, pomyślmy, ile ten wzrost wydatków o $1000 pociągnął za sobą dodatkowej produkcji i wydatków w tej gospodarce. Można na to spojrzeć tak. A można inaczej. Pamiętacie, jak było z PKB? Mogliśmy traktować go jak globalną produkcję, globalny zysk lub globalne wydatki. To możliwe punkty widzenia. Gospodarka działa kołowo, więc wydatek jednej osoby jest zyskiem drugiej. Możemy też powiedzieć, że całkowita produkcja tutaj, mierzona w naszej walucie, czyli dolarach, na początku był $1000, który rolnik wydał u budowniczego. Mamy tu początkowy $1000. Plus to pierwsze mnożenie 1000 przez 0,6. To wydatki budowniczego, czyli $600. Zatem 0,6 razy 1000 plus… Tym razem rolnik powiedział: wydam z tego 60%. To już było 0,6 do kwadratu razy 1000. Plus 0,6 kwadrat razy 1000. A potem powiedział: wydam 60%, skoro już mam 0,6 kwadrat razy 1000. Weźmie z tego 60% i wyda. Co daje nam 0,6 do sześcianu razy 1000. Zatem plus 0,6 do potęgi trzeciej razy 1000. I ostatni etap, chociaż teoretycznie moglibyśmy ciągnąć to w nieskończoność. Mamy tu plus 0,6 do potęgi czwartej razy 1000. I tak można bez końca. Moglibyśmy dodać 0,6 do potęgi piątej razy 1000 i 0,6 do potęgi szóstej i tak dalej. Można to udowodnić matematycznie, co chyba zrobię w następnym odcinku, jak zresztą wcześniej w licznych filmikach. Można to wszystko zsumować. Ponieważ ta wartość jest mniejsza od 1, to mamy sumę skończoną. Możemy obliczyć sumę wyrazów tego nieskończonego ciągu. Uprośćmy sobie zadanie, żeby zsumować to, co zaczęło się od tamtego $1000. Wyciągnijmy 1000 przed nawias. Zmienię kolor. Po wyciągnięciu 1000 przed nawias zostanie nam… Jeśli wyciągniemy 1000, to tu zostanie 1 plus 0,6 plus 0,6 kwadrat plus 0,6 sześcian plus 0,6 do potęgi czwartej i tak dalej, i tak dalej. Udowodnię to w następnym odcinku, dla zabawy. Tutaj mamy sumę nieskończoną wyrazów ciągu geometrycznego. I to uprości się do… To się uprości… Wezmę tę samą zieleń. Uprości się do wyrażenia 1 przez 1 minus 0,6. Jakakolwiek jest to liczba, będzie to 1 minus 1 przez to. W tym przypadku 1 przez 0,4. A 0,4 to 2/5. Zatem to będzie równe 1 podzielić przez 2/5, co daje 5/2. Całkowity wynik będzie więc równy 1000 razy 5/2. Czyli 1000 razy 2,5, a to się równa 2500. Dzieją się tu dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, gdy ludzie uzyskają trochę wyższy dochód, część z niego wydadzą. I to właśnie jest krańcowa skłonność do konsumpcji. Zakładamy, że jest ona liniowa. Nieważne, ile damy ludziom, wydadzą 60%. To mnożenie przez 60% będzie się stale powtarzać w gospodarce. Po wydaniu tego $1000 wystąpi więc efekt mnożnika. Zostanie wydana część pierwszej kwoty, a potem część tej części. W efekcie ten początkowy $1000 został pomnożony przez 2,5. Wartość 2,5 jest skutkiem krańcowej skłonności do konsumpcji. Związek jest taki: niezależnie od tego, ile wynosi krańcowa skłonność do konsumpcji, wywołuje efekt mnożnika. A mnożnik mówi nam, o ile zwiększy się wynik całkowity, jeśli w tej gospodarce, przy danej krańcowej skłonności do konsumpcji, wydamy dodatkowego dolara.